Szczęść Boże, cześć! Dzisiaj uroczystość świętego Wojciecha, głównego patrona Polski i zapraszam Was bardzo serdecznie na rozważanie dzisiejszego słowa o ziarnie, ale także w tym kontekście postaci świętego Wojciecha. Kiedy słyszymy święty Wojciech, no to możemy sobie pomyśleć, jaka nuda, przecież ja znam życiorys tego człowieka, był biskupem w Pradze, później mnichem benedyktyńskim we Włoszech, później trafił do Polski i po rozmowie z Bolesławem Chrobrym podjął się wyprawy misyjnej do pogańskich Prusów, a później poniósł tam wśród nich śmierć męczeńską, o czym właściwie tutaj dyskutować. No, jego ciało zostało wykupione za równowartość wagi tego ciała w złocie przez właśnie polskiego księcia. Ale w tym miejscu chciałbym zwrócić na pewien absurd w tej właśnie męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Absurd. Jaki? Otóż Wojciech idzie na właściwie pewną śmierć. No bo nawet zakładając, że miał jakiś tłumaczy, no to co tak naprawdę ludziom, którzy żyli w pewien sposób na dziko, mówi taka postać jak Jezus Chrystus. Oni musieli odbierać w ogóle tego typu opowieść, czy jakichś przybyszów z innego, z obcego im kraju, jako zagrożenie. I teraz tak. Wojciech idzie na pewną śmierć. I tutaj rodzi się bardzo konkretne pytanie o sens tak naprawdę w ogóle jego życia, ale także o sens działalności misyjnej Kościoła. Nie tylko w znaczeniu tego, po co w ogóle misjonarze jadą do Afryki, do Ameryki Południowej, Australii czy gdziekolwiek indziej, ale pytanie o sens także w ogóle naszej działalności misyjnej. Po co my mówimy o Jezusie? Po co my w ogóle katechizujemy? Po co my często narażamy tak naprawdę swoje życie ze względu na wiarę w Niego? Jaki to ma sens? Postać świętego Wojciecha jest tylko tak naprawdę pretekstem do tego, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie o znaczenie ewangelizacji i katechizacji jakiejkolwiek w naszym życiu, w Twoim, w moim. Pan Jezus mówi dzisiaj, że jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, no to wtedy nie przyniesie obfitego plonu. Ale jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. W domyśle nie zostanie samo. I myślę, że to jest bardzo ważny aspekt taki też psychologiczny ewangelizacji. Mówienia o Jezusie. Że człowiek, który jest gotów poświęcić swoje życie dla Jego imienia, robi to też dlatego, że nie chce pozostać sam. Ja muszę w pewnym sensie umrzeć. Umrzeć dla Jezusa. Muszę umrzeć od swoich poglądów, umrzeć od jakichś swoich spraw, od jakichś swoich wizji, swoich pomysłów, swoich planów na życie, po to, żeby nie zostać sam. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeżeli obumrze, przyniesie plon obfity. I teraz tak. Wojciech idzie, znając doskonale te słowa o tym ziarenku, widząc przed sobą tak naprawdę przyszłość. Nie w tym sensie, że miał jakąś wizję, bo nic o tym nie wiadomo. Ale idzie, żeby tak naprawdę zyskać ludzi, którzy tak jak on będą kochali Jezusa. Jeżeli ktoś poświęca swoje życie dla ewangelizacji, jeżeli ktoś poświęca swoje życie po to, żeby w ogóle inni uwierzyli, poświęcasz swoje życie, żeby twoje dzieci uwierzyły i nie wiem, jest to dla ciebie niezwykle ważne, to dzieje się właśnie tak dlatego, że ja pragnę mieć wspólnotę. Ty pragniesz mieć wspólnotę. Chcesz dać także to, co jest najlepsze.
chcesz, żeby także inni byli szczęśliwi. I uwaga, owszem, może tutaj rodzić się taka wątpliwość, czy to nie jest aby takie uszczęśliwianie drugiego człowieka na siłę. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby to nie było na siłę. W tej relacji o śmierci świętego Wojciecha, jak ją czytamy, to wiemy, że on po prostu sprawował Eucharystię. Czy po prostu czytał Ewangelię. Po prostu podnosił tak ciało Jezusa pod postacią chleba. Po prostu podnosił w kielichu te kilka kropel wina, które stały się krwią Chrystusa. Nic szczególnego, nic zagrażającego. To, że drugi człowiek odbierze właśnie takie proste działanie, proste wypowiadanie imienia Jezus, nie, jako zagrożenie dla siebie, to znaczy, że no, nie poznał miłości. To znaczy, że nie chce być nie tylko we wspólnocie prawdziwej takiej z Tobą, ale także właśnie z Nim. Kiedy chodziłem z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii przez kilka niedziel, no to w większości doświadczałem takich bardzo pozytywnych reakcji na Jezusa, ale zdarzały się również takie krytykujące, takie wręcz czasami wulgarne. I czy to jest wystarczający powód, żeby zrezygnować z takich akcji? Czy to jest wystarczający powód, żeby w ogóle nie mówić o Jezusie? Nie to, że Tobie ktoś mówi, nie? Przestań o swojej wierze opowiadać, nie? Mamy wolność. Czy to jest wystarczający powód, żeby faktycznie przestać? Modlitwa. Panie Jezu, dziękuję Ci za to nasze spotkanie nad Słowem. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy chcą na różne sposoby umierać dla Ciebie, którzy chcą tracić swoje życie, żeby inni mieli to życie w obfitości, którzy chcą budować wspólnotę, którzy chcą, żeby proste słowo, żeby Twoje imię przynosiło nowe osoby zakochane w Tobie. Bądź uwielbiony, Panie, za wszystkie ziarna pszenicy, które obumierają w rodzinach, w różnych miejscach pracy, na ulicach, w kościołach, we wspólnotach, po to właśnie, żeby przynieść plon obfity, że Ty, Panie Jezu, przeprowadzisz swoje dzieło, dzieło czynienia uczniów i zbawienia. Amen. Niech Was błogosławi w tym dniu Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Zapraszam do tego, żeby subskrybować, żeby polubić, żeby zostawić jakiś komentarz, jakieś pytanie może, jakikolwiek ślad po tym, że tu byliście i że albo Wam się podobało, albo Wam się nie podobało, bo to też jest dla mnie niezwykle ważne w dalszym tworzeniu tego kanału i w rozważaniu Słowa Bożego dla Was, ale także dla mnie samego. Szczęść Boże, trzymajcie się, pa.